Seks bez miłości czy miłość bez seksu? Seks bez miłości czy miłość bez seksu? Kurczę, no dobre pytanie. Ja bym chyba postawił na miłość bez seksu, no bo to jest coś prawdziwszego, coś trwalszego, coś... no nie, bardziej mi się to kojarzy właśnie z pozytywnymi emocjami, bo raczej seks bez miłości to jest, no to jest taka przygoda bardziej, tak, trip. I raczej to wartość jakichś dużych nie wnosi do naszego życia. A w takim razie czy wygodnie czy elegancko? Elegancko i wygodnie. Ja bym to pomieszał, no. Zawsze staram się ubierać właśnie i elegancko i wygodnie w tym wszystkim, no. Na przykład w garnitur nie wejdę, bo bardzo nie lubię w garniturach chodzić, a sam akurat pracuję w branży weselnej, jeżdżę po weselach, także no zawsze też muszę elegancko wyglądać na weselach. No i zazwyczaj wybieram czarny strój, po prostu czarną koszulę, czarne spodnie, eleganckie buty, no ale w garnitur nie wejdę, czyli muszę być trochę komfortowo i wygodnie. Widzieliśmy, że tego typu test miał Maurycy w programie. Co myślisz, co świadczą tego typu wyniki takich testów o osobach? No na pewno coś tam mogą pierwsze spostrzeżenia na nasz temat jakieś tam dać światło, tak, ludziom. Hejka, jeśli podobał wam się ten wywiad, to zachęcam was do śledzenia przeambitni.pl na YouTubie, Instagramie i Facebooku i do komentowania i do klikania lubię to pod tym wywiadem. Hej.